Siema, siema, Tajtori! Widzowie, jak widzicie, wbiłem 6. rangę w Food Champions. Zagrajemy sobie w miarę szybko, no i mamy nagrody. Naprawdę mocne nagrody. 2 piki, paczka rzadkich zawodników, duża paczka rzadkich zawodników, paczka Team of the Week, 25 tysięcy monet, mega fajnie. Wszystko to sobie odbierzemy właśnie dzisiaj. Zaczynamy od player pików. Każdy, kto może, wali łapeczkę w górę pod tym odcinkiem, żeby przyniosło nam szczęście. Szczerze, nie wiem, kto jest w drużynie tygodnia. Totalnie nie sprawdzałem. Zobaczymy. Nie wiem, czy to jest ta drużyna z Neymarem. Może go trafimy, fajnie by było. Fatalne pierwsze player piki. Dobra, weźmy sobie Davida, bo on jest z nich najlepszy. Mam nadzieję, że jak pierwszy player pick był taki słaby, to drugi będzie trochę lepszy. Liczę tutaj naprawdę na coś fajnego, więc proszę, dajcie coś dobrego, ale tragedia. Szczerze, player picki totalna masakra. Ale spokojnie, spokojnie, widzowie. Może odda przynajmniej w wymiennych paczkach, wtedy byłbym bardzo zadowolony. No nic, przechodzimy sobie do sklepu. O, może wam jeszcze szybko pokażę mój skład, bo on cały czas troszkę się zmienia. Mam teraz 80 tysięcy, więc będę wzmacniał. Kupię najprawdopodobniej tutaj Goreckę właśnie za Gravenbercha. No i też zbieram na lepszą wersję Wan-Bissaki. Czy tam Wan-Bissaki, nie wiem jak się go tam czyta, mniejsza o to. To jest mój składzik, taką się prezentuje. Ławkę rezerwowych też tam w miarę silną mam. Więc dobra, przechodzimy teraz do paczek. To na to każdy czekał, nie będę jakoś specjalnie przedłużał tego odcinka. Dziękuję w ogóle, że mnie oglądacie, bo wiem, że na tym kanale ogląda was mnie troszkę mniej. Mamy paczkę z informami. Tu może coś fajnego wpadnie, nie? Dobra, na początek zacznijmy sobie od paczki za 50k. Lecimy. Dajcie coś dobrego. Chcę zobaczyć walkout, którego nie wiem w sumie jak się rozpoznaje, ale mniejsza o to. Żeby był walkout. Dawać. Niemcy, napastnik. Ajajajajaj. Na razie tragedia te nagrody. Coś mi to nie przynosi szczęścia, ale w sumie nie. No dobra, jest inform. To szczerze nie najgorzej. On co prawda nic nie jest warty, więc leci od razu na quicksell. Resztę wysyłam sobie na listę transferową i później ich posprzedaję. No ale dobra, jest git w miarę. Mamy informa, więc przynajmniej to 10 tysięcy gwarantowane z tej paczki jest. No i przechodzimy sobie teraz do paczki za 100 tysięcy, ale zanim do niej to jeszcze mam jakąś paczkę 75-83 overall, więc szybko ją sobie skipnę i otworzymy, żeby nam nie zalegała tam w sklepie. No tutaj nic dobrego nawet chyba nie mogłem trafić. Dobra, przechodzimy teraz tutaj. Paczka za 100k, no i później jeszcze mamy paczkę z 3 informami. Grube nagrody dzisiaj. Ja jeszcze tak grubych nagród nie otwierałem w tej FIFA, więc proszę, żeby chociaż się opłaciło grać to Food Champions, bo nie chcę go grać na darmo, okej. Okay. Trent Alexander-Arnold. Mamy walkout, spoko. On nie jest zbyt dużo warty raczej. Tam wiadomo, parę 10 tysięcy może będzie, jeszcze Gulasz i o, James, okej. Zobaczmy, czy w duplikatach ktoś będzie jeszcze tak na końcu. To Lizo jedynie. No, jak na paczkę za 100k, w sumie jakoś szału nie ma, ale nie będę narzekał, jest przynajmniej ten walkout. Ile on kosztuje mniej więcej? No właśnie, gdzieś jakieś 15 tysięcy pewnie. No nic, wysyłam tą całą ekipę też sobie na listę transferową, później tam sobie ich posprzedaję. Szkoda, 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 ale otworzymy sobie jeszcze paczkę z informem. Z 3 informami dokładniej, wymiennymi, więc no tutaj najbardziej liczę, że coś fajnego trafię, naprawdę. W tych było tragedia, więc tutaj, żeby coś dobrego było. Tylko jakie mamy informy? Da się to sprawdzić? Szybko jakoś? Nie, chyba się nie da drużyny tygodnia tak się... Nie, poczekajcie, musi się dać sprawdzić. Chcę wiedzieć, na kogo mam polować. No dobra, nie dowiem się. Możecie mnie wpisać w komentarzu, chociaż to i tak już nic nie da, bo wy już oglądacie ten opening, jak ja to otworzyłem. No, to jest wiadome, dobra, nie wiem co ja gadam. Mniejsza o to, przechodzimy do otworzenia tej najważniejszej paczki. Widzowie, kto jeszcze mnie nie subskrybuje, zostawcie suba na tym kanale. Z góry dziękuję i dawać mi tu coś dobrego. Proszę, 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 no! Proszę, daj Niemcy. I co to może być? SP? Okej! Okay. Toni Kroos 89 inform. To jest mega dobry drop. Ej, kurde, tylko czemu on ma tak mało pejsa? Ile to kosztuje? Kurczę, nie kosztuje za dużo, ale taki duży overall zobaczyłem. Wow, nieźle, nieźle, naprawdę nieźle, widzowie. I tak sobie myślę, może sobie zrobię jeszcze paczkę z ikoną, to SBC, bo nie robiłem tego. A mam troszkę właśnie teraz pieniędzy, mam troszkę kart niewymiennych, więc może pomyślę. No ale dobra, to jak coś w kolejnym odcinku. Zostawcie łapkę w górę i suba po więcej. Ja się z wami żegnam, do zobaczonka wszystkim, hejo!